Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. Kłaniam się nisko. Magdalena Mroczek i moja telewizja Nasza Odwaga. Nasza, bo moja i Twoja. Ja wlewam odwagę do Twojego serca i razem idziemy odważnie przed życie. Proszę, przyjmij ją. Otwórz się na nowe inne, na nowe spojrzenie na świat i na życie. Tydzień temu mówiłam o umiejętności, a dzisiaj przyszedł czas na wiarę. Tak, czym jest wiara? Czy każdy z nas ma wiarę w sercu, wiarę w Boga, wiarę w siebie, wiarę w innych ludzi? W wiarę dobroci innych ludzi, bo przecież wszyscy jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże. Wiara, nadzieja, miłość. Wszyscy je znamy. Ale czy ktoś je widział? Próbował dotknąć, dotknął, zbadał tajemniczym urządzeniem? Przecież całe nasze życie, nasza wiara była mniej lub bardziej widoczna. Nasza nadzieja i nasza miłość. Ciekawy jest temat tej wiary, w sumie wiary, nadziei, miłości. Niektórzy mówią, że nie wierzą w Boga, bo Go nie widzieli. To jest w sumie ciekawe stwierdzenie, bo przecież nadziei i miłości też nigdy nikt nie widział, a przecież ją mamy w naszych sercach. Wiara w innych ludzi, wiara w siebie, jak to jest. Jak podobało mi się stwierdzenie, jak gra radio. Radio gra, a czy fale radiowe ktoś widział? To tak jak można mówić, że Boga nie widziałem, to czy Go nie ma? Słońce istnieje, widzimy je. A czy dżdżownica wie, że jest słońce? A rybom w głębiach oceanicznych potrzebne jest słońce? I wiedzą o tym słońcu? Przecież nawet Go nie widzą. Podzielę się dzisiaj z Wami tym, co ja czuję. Jak czuję Boga, jak widzę Go w innych ludziach, jak widzę, kiedy już odpuścimy te nasze wszystkie nienawiści, to dzieją się cuda. Dla mnie wiara w Boga to podstawa życia. Czasem słyszymy, że ludzie szukają Boga. Szukają i nie mogą Go znaleźć. Ale czy chociaż się rozejrzeli dookoła, czy spojrzeli za okno na wiatr, deszcz, słońce, na wszystkich innych ludzi i na stworzenie? Mamy wspaniałą naukę, niesamowite urządzenia wielkich naukowców, a dlaczego wiatru nie potrafimy uciszyć? Dlaczego deszczu nie umiemy przywołać? Przecież otaczająca nas przyroda to właśnie moc Boża. Tak, ja wierzę, że jestem stworzona na obraz i podobieństwo Boga i jestem z tego dumna. Wiem i jestem przekonana, że to, że pomagam innym ludziom, to właśnie jest ten Bóg. Gdy słyszę, że ktoś Boga szuka, to podpowiem, zajrzyj w głąb swojej duszy i tam zobacz, rozejrzyj się, zobacz, co się wokół dzieje ciebie. Zobacz innych ludzi. Szukamy całe nasze życie, szukamy, a tu wystarczy się otworzyć na innych. Wystarczy otworzyć się na wiarę, nadzieję, na miłość. Czy potrzeba nam nadziei? Czy potrzeba nam wiary? Czy potrzeba nam miłości? Tak. Nie mogę odpowiedzieć za innych, mogę odpowiedzieć za siebie. Wiara, nadzieja i miłość to wszystko, co trzyma nas na duchu. Wspiera nas w codzienności. Oglądałam ostatnio filmik, gdzie zwierzęta mimo innego gatunku pomagają sobie nawzajem. A jak to jest u ludzi? Czy my ludzie pomagamy sobie? Czy nasze serce jest otwarte na inne serca? Czy jesteśmy odważni? Czy jesteśmy dumni z siebie, z naszej ojczyzny? Czy jesteśmy waleczni? Czy umiemy bronić swoich rodzin, a czy umiemy je budować? Czy żyjemy ze sobą, czy obok siebie? Po co żyjemy? Po to, by dokuczać innym? A potem mieć problem i wymaganie, że to inni muszą, a ja nie? Przypomniał mi się taki przykład. Stara matka jest chora,
ale ona jest chora bardziej w swojej głowie, bo wymusza na pozostałych bycie z sobą. Była w szpitalu i wypisali, zdrowa, może tylko trochę zniedołężniała. I nasuwa się pytanie, dlaczego nie umiera? Dlaczego jeszcze żyje? By po to, by zrozumieć swoje postępowanie? Po to, abyśmy my jej wybaczyli? Bo to dzięki niej staliśmy się bardziej odporni i łatwiej było nam w życiu. Choćbyśmy chcieli mieć takich dobrych ludzi wokół siebie, takie anioły. Czy ona była wzorem matki? Czy te dzieci, jej dzieci miały w niej wsparcie? Czy zbudowała wspaniałą rodzinę? Czy tylko te niektóre osoby, które żyją nienawiścią, czy oszustwem, czy złodziejstwem, to jakie będą na starość, jak już teraz uważają, że wszystko im się należy? Zobaczcie, jak bardzo przemawia pycha. Bo czymże jest pycha? Nieprawdą o sobie samym. Czy oni wiedzą, czym jest wiara, nadzieja i miłość? A według mnie to jest wiara w pieniądz. Spójrzmy na nasze życie z wiarą, nadzieją i miłością. A zaręczam wam, kochani, że właśnie wtedy poczujecie i zobaczycie te cuda, i małe, i duże. I nie będziecie musieli szukać, bo właśnie wtedy znaleźliście siebie, swoją wiarę, nadzieję i miłość. Dziękuję wam, kochani, że mogę się z wami podzielić moimi przemyśleniami. I życzę wam, aby każdy ranek był uśmiechnięty, a każdy wieczór napełniał się wdzięcznością, podziękowaniem właśnie do Boga. Gdy nas nic nie boli, gdy spokojnie śpimy, to uważamy tak trochę, że już teraz będzie tak zawsze. Mówię tu z własnego doświadczenia, bo gdy dostałam ataku kamieni nerkowych właśnie nocą, trzeba było wezwać pogotowie, potem pojechać do szpitala i gdy już wróciłam po wielu godzinach do domu, jak już mnie nic nie bolało, to jak bardzo byłam szczęśliwa, że mogę się wyspać i noc minie spokojnie. To i inne rzeczy nauczyły mnie z wdzięcznością dziękować za każdy wspaniały dzień. Czy wspaniały jest wtedy, gdy jest spokój? Myślę, że wyższą wspaniałością jest dzień, gdzie z naszych problemów wyciągnęliśmy wnioski. Inne się rozwiązały. I może mieliśmy rozmowę z początku bardzo ciężką, ale dzięki niej wszystko się wyjaśniło? Powiem tak na koniec. Życzę wam, moi drodzy, błogosławieństwa Bożego, tego najwyższego i najlepszego z możliwych. Tak nam dopomóż Bóg. Dziękuję i pozdrawiam z mojej wspaniałej jedni letnisko. Kochani, do zobaczenia za tydzień. Miłego dnia, miłości na co dzień i od święta i tej wielkiej wiary w naszego Boga. Dziękuję.